Stowarzyszenia Gminy Gospodarzy. Nazywam się Robert Siusarek, jestem pracownikiem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Cieszę się niezmiernie, że dzisiaj się spotkamy na konferencji prasowej dotyczącej przede wszystkim realizacji projektów ministerialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach rozwoju infrastruktury kultury udało się Muzeum Paczyńskiemu, przede wszystkim Parafii Paczyńskiej, uzyskać dwa dofinansowania dużych projektów, jeden inwestycyjny, drugi związany z rozwojem infrastruktury kultury. Więc dzisiaj będziemy chcieli omówić, jeszcze raz wszystkich Państwa witam, dziennikarzy, jak również media sądeckie, prasa sądeckie na dzisiejszym spotkaniu prasowym. Chciałbym w szczególny sposób powitać i przedstawić Państwu naszych gości i dzisiejszych prelegentów. Witam bardzo serdecznie, rozpocznę od tutaj księdza prałata Stanisława właśnie zawsze zapominam, jak jest Janasa. Witam serdecznie księdza prałata w naszym spotkaniu. Wieloletni proboszcz parafii w Paszynie, także kustosz, któremu zawdzięczamy powstanie tego budynku. Witam bardzo serdecznie pana senatora Stanisława Kmita, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie. Witam pana wójta gminy Chełmiec, pana Bernarda Starackiego. Witam serdecznie. W szczególny sposób witam pana Wojciecha Skrzypca, sołtysa Paszy, starej wsi, można powiedzieć, dawnego uposażenia miejskiego Nowego Sącza. Oczywiście chcę też bardzo serdecznie powitać panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, panią Barbarę Barycz, witam serdecznie. Członków Rady Parafialnej, jak również i gospodarza, księdza magistra Krzysztofa Smolińskiego, który w szczególny sposób właśnie czuwał nad realizacją tych projektów. Księże proboszczu, jako gospodarzowi oddaję głos i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie tutaj na to dzisiejsze spotkanie. Ze swojej strony witam serdecznie wszystkich przybyłych gości, tych przedstawionych i tych, którzy po drugiej stronie tutaj biorą udział w tym spotkaniu. Z góry zaznaczam, że nie jestem jakimś fachowcem czy znawcą dzieła. To wszystko, co tutaj jest, to przede wszystkim zawdzięczamy księdzu prałatowi, mojemu następnemu poprzednikowi, księdzu Jerzemu Pulsie. Ja tylko może być tą księgę na torcie postawiłem, kończąc to, co zostało zapoczątkowane, i postaram się teraz tak pokrótce scharakteryzować te etapy związane z dwoma wspomnianymi projektami Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. Otóż wnioski z prośbą o dofinansowanie tutejszych prac związanych z muzeum zostały złożone niemalże rok temu, 30 listopada 2015 roku. Gdy chodzi o wniosek związany z modernizacją, termoizolacją, adaptacją zaplecza, czyli tego wszystkiego, co dotyczy się zewnętrznych wymiarów miejsca, kwotę, o którą proszono, to było ponad 410 tysięcy złotych. Niestety ten projekt został odrzucony. Nie zdarzając się taką decyzją, ksiądz ówczesny proboszcz, ksiądz Jerzy Bursa, złożył odwołanie i czekał na pomyślne informacje zwrotne. I tak 8 marca obecnego roku przyszła pomyślna odpowiedź z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, informująca, że pierwotny wniosek został wstępnie zaakceptowany, aczkolwiek trzeba było nanieść pewne korekty. Kwota, którą przyznano, osiągała wartość 250 tysięcy złotych. W związku z tym złożono odpowiednią modyfikację wniosku w dniu 6 maja 2016 roku. Pieniądze zostały ostatecznie przyznane, wpłacone na konto i można było podjąć realizację tego programu. Etap realizacji był następujący. Maj, czerwiec, przygotowanie wszelkiej dokumentacji, wybór firm. I tak nadzór budowlany nad całością prowadził inżynier Jarosław Mężyk. Wykonawcą był Tomasz Kościołek i firma Kambut. Dalsze etapy to praca już czerwiec, lipiec, izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych, dalej remont schodów zewnętrznych z jednej i drugiej strony części muzealnej, dalej remont pokrycia dachu, remont kominów, doświetlenie ścian zewnętrznych,
wreszcie izolacja termiczna z nad ostatnią kondygnacją. I teraz koniec października, początek listopada, ostatnie prace kosmetyczne, wykończeniowe i wszelkie już realizacje finalizujące związane z rozliczeniem zadania i projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto zaznaczyć, że całość projektu została sfinansowana w 100% przez Ministerstwo. Ze strony parafii nie zostało fizycznie nic dołożone, aczkolwiek wiadomo, że prace były realizowane w formie pracy społecznej, wszelkich pomocy różnych życzliwych ludzi. Przed nami jeszcze sporo prac, które by uczyniły z Muzeum budynek ekspozycyjno-kulturalny na wysokim poziomie. Z takich prac najkonieczniejszych, które są przed nami, to między innymi praktycznie pełna wymiana instalacji grzewczej, co można osobiście sprawdzić, nie jest za ciepło, niestety, chociaż już grzejemy od kilku dni. Piec, źródło ciepła, rury doprowadzające, kaloryfery i to, co się z tym wiąże. Remont posadzki, bo tutaj stąpamy, też nie jest pierwszej młodości i pierwszej jakości. Potrzebna też nowoczesna instalacja świetna, nie tylko tutaj, którą staraliśmy się jakoś w miarę możliwości zmodyfikować, ale w każdej z tych sal, gdzie są eksponaty przedstawiane. Dalej wymiana i uszczelnienie poszycia dachowego, remont i adaptacja pomieszczeń stanowiących obecnie podpiwniczenie budynku. Pięknie się prezentują, ale jeszcze sporo prac, żeby one mogły służyć i być użytkowanymi dla i zwiedzających, ale też dla ludzi, którzy chcą spotkać się tutaj w ramach różnych spotkań społecznych. Nie mówiąc już o profesjonalnej archiwizacji eksponatów, ich odpowiednim zabezpieczeniu. Mamy piękne gabloty, ale jak widać, no nie są nawet z przodu zabezpieczone, więc łatwy dostęp i kurzu, i obcej ręki, więc też wiele spraw i w tym pomieszczeniu, i w pozostałych, gdzie eksponaty są normalnie zwyczajnie wyłożone, tam gdzie jest miejsce, na ścianie obrazy, na parapecie, podłogach, czy takich podwiezecznych półkach, poszczególne eksponaty, a więc wielkie narażenie na zniszczenie, a nawet i na kradzież, a więc chodzi o to, żeby to wszystko było odpowiednio zabezpieczone, tak jak przystało na prawdziwe muzeum. A także na pewno i reklama, żeby wieść o tym, co się tutaj dzieje, co tutaj jest, mogło dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i liczę na Was, że i dzięki Wam do tego się tutaj przyczynicie. Drugi projekt, który był realizowany, dotyczy tego pomieszczenia, gdzie jest konferencja. Bardzo zwyczajna, duża sala, gdzie odbywały się zwyczajne spotkania towarzyskie, prace parafialne, odpusty, przyjęcia, czy po prostu spotkania związane z grupami parafialnymi. Aktualnie jest to już sala, która umożliwia spotkanie na poziomie, którego nie można się, nie trzeba się wstydzić. Adaptacja pomieszczenia, może być pierwsze wrażenie, gdy chodzi o muzeum, jest już bardzo w moim przekonaniu pozytywne. Cały osprzęt multimedialny i to, z czego też dzisiaj będziemy tutaj korzystać i już korzystamy. A więc nagłośnienie, zestaw prezentacyjny, same gabloty. I tutaj też projekt przebudził podobne perypetie. Pierwszy wniosek to są wyższy, odrzucony, potem korekta i wreszcie dofinansowanie w kwocie 25 tysięcy złotych. Całość tego projektu przekroczyła kwotę 36 tysięcy, nie licząc wkładu prac społecznych różnych osób, które pomagały też w przygotowaniu wyglądu tej sali pod pracę, w trakcie, pomiędzy i na dzisiejsze również spotkanie, jak to malowanie, zabezpieczenie eksponatów, przenoszenie, oczyszczanie sali czy uporządkowanie. I za te prace związane z gablotami, z wykonaniem tychże gablot była odpowiedzialna firma Profilex pana Sebastiana Matusika. Te prace ukończono z końcem sierpnia bieżącego roku. Instalacja i zakupienie zestawu projekcyjnego spoczywało na markach firmy Silverstone Sącza. Właściciel to Hat Niedźwiedź i Wzory.
wzmacniacz akustyczny, kolumny, subwoofer, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, mikser. I tego dzieła jako wykonawca produkuje Krzysztof Lasoń, właściciel firmy Elektro Audio z Nowego Sącza. Jest to taka firma córka znanej firmy Erduch. Zakończenie tych prac nastąpiło z końcem września obecnego roku. I po ukończeniu prac i zewnętrznych, i wewnętrznych w wymiarze, który został objęty projektem, przystąpiono do finalizacji działań sprawozdawczych z zakresu strony użytkowej. Przygotowano salę pod trwałe użytkowanie i ekspozycję. Jednym z takich elementów, które ubogaciły i estetycznie pomogły przeżywać nasze spotkania i konferencje i różne spotkania grupowe, choćby również wymiana oświetlenia, bo naprawdę przyznam się szczerze, bo to prawie jak w piwnicy, brudno i ciemno, aktualnie mamy wygaszone oświetlenie, a i tak jest jasno i przyjemnie. Tak podsumowując to sprawozdanie, chciałbym złożyć głębokie podziękowanie tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta cała praca została wykonana. Jak wspomniałem, pomysł, dzieło, starania projektu, przede wszystkim dzieło mojego poprzednika, księdza Jerzego Bucy. Etap przygotowawczy, odbiorczy w większości spoczął natomiast na moich barkach. Przyszedłem tutaj 13 sierpnia, więc już bliżej finału całej inwestycji. Też jako człowiek tutaj przybył, wiele rzeczy jeszcze nie wiem, wiele rzeczy się dowiaduję, douczam, przyglądam, więc w jakiś sposób, chociaż jestem gospodarzem, jestem też tutaj poniekąd i gościem, więc proszę wybaczyć, że na wiele pytań nie potrafię dać uczciwej, szczerej, prawdziwej odpowiedzi. Niezwykła pomoc w sam fakt umożliwienia uzyskania tak wysokiego dofinansowania zawdzięczamy człowiekowi, którego możemy nazwać aniołowym stróżem całego tego przedsięwzięcia. Jest nim pan senator Stanisław, który w imieniu całej parafii naprawdę gorąco dziękuję za wszelką pomoc i to wszystko, co było i pewnie nie na tym się skończ. Nie byłoby też tego dzieła bez mobilizowania i stymulowania wszelkiego ze strony pana, którego już poznaliście, który rozpoczął spotkanie, chodzi mi o pana Roberta Ćwosarka, który jest dyrektorem Muzeum Okręgowego Nowy Sącz i miasteczka galicyjskiego, wielki znawca, wielki kustosz też, także ten również tychże spraw, jednocześnie przyjaciel parafii i u nas również wspaniały organista. Taką pomocą doradczą i papierkową i wszelkie tego typu działania związane z procedurą zgłaszania, przeprowadzania projektów zawdzięczam pani obecnej tutaj Renacie Gryzło. Gdy zostałem tutaj skierowany do pracy tej prawie w sam wie, tychże działań, byłem w totalnym szoku i zewnętrzny, i tym, co w sercu mi się kotłowało i w głowie, czułem się jakoś zagubiony, a jednak jakoś dzięki wspólnej pomocy, rady i dobrego wsparcia udało się jakoś to dalej pociągnąć i uczynić finał. Dziękuję także tutaj obecnym przedstawicielom naszych lokalnych władz, panu wójtowi Innychaniec, Bernardowi Stawiarskiemu, że tutaj przyszedł, za to, że ile tu się spotykamy, nie są to liczne, ale też czasem niewiele upłynęło spotkania, ale wszystkie takie radosne, miłe, życzliwe i otwarte na współpracę dla geografii tutaj naszej społeczności. Dziękuję, że w tym temacie udaje się nam spotykać i mam nadzieję na również piękną przyszłość. Podobne słowa podziękowania dla naszego tutaj najbliższego przedstawiciela, pana sekretarza, pana Wojciecha Skrzypca. Dziękuję również. No i dziękuję również cichemu duchowi dzisiejszego spotkania, mojemu wikariuszowi, przyjacielowi, współpracownikowi, księdzu Krzysztofowi Węgrzynowi, który o tym, co tutaj jest, co było i co tutaj się dzieje, naprawdę najwięcej z nas obojga, bo oprócz książki się księdza prałata, bo jest od 5 lat i na bieżąco dostrzega, co się tutaj dzieje, jak to wszystko wyglądało i wygląda. Ja również zawdzięczam pomoc przy realizacji dzisiejszej konferencji i też prezentacji, którą też
radość za to wszystko, co tutaj wnosi naszą wspólnotę. Ostatnio powiedziałem, że w ogóle muszę robić, żeby się nie czuł tutaj gościem, ale gospodarzem, ale na razie jeszcze docieram, znam szat, gdzie przebywam, gdzie spędzam swoją emeryturę. Moje poza przyjściem jako proboszcz spotkania z tym miejscem miało miejsce ponad 20 lat temu, jedno jedyne w swoim rodzaju w ramach takiego objazdu konserwatorskiego jako wspólnota kleryków, którą przez wiele, wiele lat odbywali właśnie klerycy Stanowa. Jednym z punktów właśnie był Paszyn. To tutaj było moje pierwsze zdarzenie z tą tutejszą specyfiką, powiem zachwyt, bo nietuzinkowość, wyjątkowość tego miejsca, kolorystyka i wygląd, i wnętrza, przede wszystkim kościoła. Pewnie dzisiaj będziecie w przebiegu dość ciężko tam się udać i pozwiedzać, bo to byłby kolejne kilka, pewnie 10 minut komentowania, opowiadania i oglądania. Ale mam nadzieję, że po konferencji przynajmniej wykorzystam to, co jest tutaj dostępne i po tych wszystkich pomieszczeniach Was wszystkich zapraszam, byśmy mogli poskytać sobie troszeczkę, naciszyć oko i duszę. Za wszelką pomoc, a to wszystko, co ksiądz bardzo był tutaj na nas, dziękuję i jemu, Panu Bogu, przez jego posługę. Myślę, że tak było i wprowadzenia, jeżeli byłoby to możliwe, bo proszę kilka słów Pana tutaj z natura, z tej słabej góry, żeby się podzielił tym, co ze swojej strony uczynił dla nas. Nie, chciałem serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie dzisiaj na tą konferencję. Powiem tak, największa zasługa to jest tu parafii, nie moja, bo po pierwsze parafia składała wnioski, parafia naprawdę, ksiądz proboszcz poprzednik dzwonił prawie codziennie wieczór, panie senatorze, bo jednak trzeba to wyremontować. Ja nie ukrywam, że ja bardzo darzę ogromnym sentymentem parafię Paszyn, bo tutaj mieszkała nieżyjąca moja ciocia, jedyna siostra mojego ojca, a także i wujek. Tu mieszkają moi kuzyni. Kiedy tu mnie pierwszy raz poproszono i zobaczyłem grzyb na ławach, wiele rzeczy, które faktycznie wpływały na dewastację tego muzeum, bo powiedzmy, że to jest jedyne muzeum w Europie, to już wiele, wiele lat zaangażowałem się w pomoc parafii Paszyn. Ja chciałem naprawdę pogratulować księdzu proboszczowi, a zwłaszcza księdzu prałatowi Janasowi za ogromne serce, ogromne zaangażowanie, za ogromną taką mobilizację mieszkańców Paszyna, bo Państwo musimy jedno wiedzieć, że wokół tutaj parafii są zgromadzone wszystkie grupy kulturalne, nożyczówce takiego sołtysa, jak tu jest sołtys, który także często przyjeżdżał także. Mogę wymienić pana Farzyka, kiedy przyjeżdżam tu na mszę świętą, a on prowadził tą orkiestrę młodzieżową, to tylko księże proboszczu gratulować. I na pewno sądzę, że współpraca księdza proboszcza z parafianami będzie układać się na bardzo wysokim poziomie. Ja deklaruję, bo przecież jako senator mam służyć po pierwsze Panu Bogu, po drugie ukochanej ojczyźnie, a po trzecie wyborcom, no przecież Paszyn to także moi wyborcy, i deklaruję taką służbę, deklaruję taką pomoc. Powiem krótko, no najmniejszy wkład mój jest po prostu najmniejszy. Ja gratuluję całej parafii Paszyn cudownego przedsięwzięcia, bo jednak te, no, o księdzu Nitce, wielu artystach, to jako dziecko, jako mieszkaniec najpierw Białej Niżnej, a później parafii Stróże, bo Biała Niżna to był najpierw rektorat, a później była parafia, to naprawdę słyszałem i trzeba podtrzymać, bo przecież musimy pamiętać, że narody, które tracą pamięć, tracą życie, a jednak kultura i te cudowne świątki malowane czy na szkle, czy no świątki nie malowane na szkle, ale rzeźbione, ale czy wiele rzeczy malowanych na szkle, to jest jednak ta kultura. I naprawdę musimy dbać o tą perełkę, nie tylko paszyńską, ale perełkę Polski i Europy. I naprawdę te pieniądze, które tutaj przyszły, nie zostały pieniądzmi zmarnowanymi. I też trzeba powiedzieć, że jeszcze wiele, wiele jeszcze rzeczy zostało do zrobienia. I ogromnie się cieszę, że na dzisiejszej konferencji
jest Pan Wójt, bo będzie widział, jakie ma potrzeby miejscowość Kwaszów. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie i drodzy Państwo, no, tak jak powiedziałem, ja gratuluję księdzu obecnemu proboszczowi, no, wspaniałych parafian, wspaniałej miejscowości i tak jak mówię, zawsze tu przyjeżdżam, bo tak jak mówię, no, nawet zaświecić świeczkę na grobie mojej cioci, wujka, no nawet nie nawet, no, pomodlić się na różańcu, zmówić różanie za spokój ich duszy i przyjeżdżam tu na spotkania z moimi kuzynami. Dalej deklaruję swoją służbę, księże proboszczu, panie wójcie, co będę mógł, pomóż, to na pewno pomogę. Dziękuję. Proszę Państwa, kiedy w 1981 roku obejmowałem tutaj parafię Paszyn, udałem się na rozmowę z księdzem arcybiskupem Jerzym Aglewiczem do Tarnowa. No oczywiście rozmowa o duszpasterstwie i tym zwyczajnym, i tym nadzwyczajnym, bo takie duszpasterstwo odprowadził tutaj ksiądz Edward Nitka, który jest założycielem tego ośrodka, motorem, siłą taką napędową ośrodka sztuki ludowej w Paszynie, jak to później pięknie nazwano. Oczywiście ksiądz biskup był bardzo żywo zainteresowany, jak i po dzień dzisiejszy, każdy z księży biskupów Tarnowi, jak też i kuria diecezjalna o tym pamięta. I ksiądz biskup ordynariusz Jerzy Aglewicz powiedział do mnie tak: chcę, aby ksiądz wybudował w Paszynie muzeum o wysokim standardzie, na wysokim poziomie i aby dzieło księdza Nitki nie zginęło. To były czasy przełomu, 1981 rok w Polsce. Ksiądz Nitka występował z prośbą do władz ówczesnych o możliwość wybudowania muzeum w Paszynie, ponieważ te zbiory jego powiększały się i osiągnęły już taką liczbę, że trzeba było jakoś je wyeksponować. Tym bardziej, że stara plebania tutaj no, nie miała tyle pomieszczeń i ciągnika trzymał te rzeźby na szafach, na podłodze, koło łóżka, kiedy komu poustawiane były te świątki i pozawieszane obrazy malowane na szkle. Trzeba powiedzieć, że przy obejmowaniu parafii tych rzeczy pozostało ze zbiorów księdza Nitki 1025, więc to była duża kolekcja i rzeczywiście wymagało to odpowiedniego udostępnienia także i ludziom to zwiedzający, bo coraz więcej przyjeżdżało tutaj osób, tym bardziej, że ukazywały się artykuły w prasie krajowej, a także i w prasie zagranicznej. Przyjeżdżali tu wybitni ludzie, z, nie tylko tutaj z Polski, ale i z zagranicy, słysząc, dowiadując się o tym ośrodku sztuki ludowej w Paszynie. Także i po dzień dzisiejszy przyjeżdża regularnie grupa pana Otto Luttharta, który był teraz ostatnio dwukrotnie w miesiącu wrześniu tutaj z grupą takich koneserów, emerytów, rencistów, którzy zawsze na zakończenie zwiedzania Polski, oczywiście on im pokazuje to z wykształcenia germanista, z wykształcenia historyk, także to ten Paszyn zawsze włączał do kanonu zwiedzania. Więc w 1981 roku wystąpiłem z prośbą o zezwolenie i to zezwolenie otrzymałem i rozpoczęła się w 1982 roku ogromna praca. Musimy pamiętać, że wtedy były takie czasy, że katechizacja odbywała się na plebanii albo w kościele. Ponieważ tutaj też nie było miejsca, żeby tę katechizację odbywać,
Krakowi też i w Zuj. Więc zaszła potrzeba, aby właśnie takie pomieszczenie na katalizację, a także i kancelarię i inne wiele potrzebnych innych sal trzeba było to wykorzystać. Dzisiaj ten budynek wygląda ogromnie duży, wielki i taka ciekawostka, na wesoło, kiedyś przyjechał taki pan i powiada, pyta się, to jest wasza prywania, no tak, a ilu was tu mieszka? Mówię dwóch, ja i ksiądz wikariusz. Taka prywania, po co wam tyle potrzeba miejsca? Mówię, proszę pana, proszę, zapraszam pana, wejdziemy do środka, zobaczymy. I pokazałem tutaj to muzeum, które ma 326 metrów, 80 cm kwadratowej powierzchni użytkowej. Wtedy powiedział, przepraszam, wycofuję się, prawda, teraz rozumiem te potrzeby i ten budynek. Trzeba było tutaj zebrać ogromną ilość ziemi. Trzeba pamiętać, że tutaj zaraz za ścianą rozpoczynało się jakieś wzgórze, z którego tutaj tylko było dach szkoły widać, szkoła dwupiętrowa w Baszynie, a więc proszę, ten morze tak szło w dół, aż prawie do samej szosy. Tak obliczam, że około 9000 metrów sześciennych ziemi trzeba było usunąć. Oczywiście po usunięciu trzeba zrobić było kanalizację, trzeba było zrobić uzbrojenie, działki. I muszę tutaj powiedzieć, że ogromnie pomagali mieszkańcy Baszyna. Nieraz było tak, że 15 do 20 osób dziennie w Baszynie było ludzi przy pracy, przy niwelowaniu tego terenu, czy przy długim murarce. Ja tylko, moim obowiązkiem było nadzorować, czuwać nad tym wszystkim, monitorować i starać się o materiał. A resztę budowali właśnie mieszkańcy Baszyna. Oczywiście miałem majstra, który to prowadził, a plany zrobił nieżyjący już pan inżynier Zenon Czupek, projektant kościoła Hels. Bardzo piękny kościół zaprojektowany przez niego. Te prace trwały do 1993 roku. W 1994 roku nastąpiło otwarcie tego muzeum. Wystawę, projekt tej wystawy tutaj pozostało, właściwie wszystkie pozostałe sale to tak są wystrojone, jak było w czasie otwarcia tego muzeum. Natomiast tutaj się zmieniło ze względu, że powstała ta sala audiowizualna, z czego się ogromnie cieszę, ponieważ Baszynem wciąż żyje i do tego Baszyna zawsze wracam i śmieję się, że mam właściwie trzy miejsca zamieszkania. Paszy, mój dom rodzinny na Limanowszczyźnie, do którego często zaglądam, tam dzieciństwo moje, które do niego wraca, no i obecnie, gdzie mieszkam, w Dziurkowie u siostry. Jest bardzo dobrze, cieszę się z tej emerytury, tak się zastanawiam nieraz, dlaczego niektórzy po przejściu na emeryturę no, lamentują, że nie wiedzą, co zrobić. Ja nie wiem, nie brakuje wciąż czasu. Ja chciałem tylko tutaj panu Stolfowitowi wręczyć mój obrazek z jubileuszu mojego kapłaństwa 50-lecia, który miał miejsce 2 lata temu. No, i tam sobie wykorzystałem to do tych świątki paszyńskie. No i prawda, tam umieściłem moje miejsce zamieszkania. Księdzu proboszczowi też, ponieważ nie ma, no ksiądz tutaj chyba też, ale proszę bardzo, wręczę i to by było. No więc pan Franciszek Palka był projektantem tej wystawy, który jest bardzo mocno związany z Ośrodkiem Sztuki Ludowej w Waszynie, jak też i pan Antoni Krok, magister etnograf, no i tłumacz literatury słowiańskiej, który był długi czas zresztą pracował w muzeum.
oczywiście to muzeum wnętrze podzielone zostało tematycznie. W pierwszym pokoju, tak było, bo teraz ten sprowadz, myślę, że może to inaczej urządzić, dlatego że tu nie ma jakiegoś przymusu. Przychodzą nowe czasy, nowa wizja, oczywiście nowe spojrzenie, ale myślę, że jakiś pewien kanon ułożenia tych świątków, czy to autorami, czy tematyką, jest ogromnie ważny. Na tej pierwszej sali mamy portret księdza Nitki, który jest tym głównym, który stał na początku powstania tego pięknego ośrodka sztuki ludowej. No i muzeum, z którego, jak tu słyszeliśmy, jesteśmy dumni wszyscy. Sądecczyzna i no, oczywiście gmina Chełmiec. Waszym znamy daleko, szeroko, poza granicami. Ja pisałem tutaj pracę magisterską, tak się złożyło, że będąc już tu w Paszynie zacząłem, napisałem pracę magisterską, ponieważ kiedyś tego nie robiono. Ksiądz był wyświęcony do pracy duszpasterskiej, no a oczywiście, jeżeli pracę kulturalną prowadzi, to było też pięknie, bardzo ładnie, a dzisiaj jest to wymóg, nawet żeby w szkole można było katalizować, to już musicie ten stopień magistra, przynajmniej magistra, posiadać. I dlatego napisałem tutaj pracę magisterską pod przewodnictwem księdza profesora Szczepaka, Władysława Szczepaka, Muzeum Sztuki Ludowej imienia księdza Edwarda Nitki w Paszynie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tę pracę ukończyłem w 2004 roku i tam wypisałem wszystkie wystawy i także w kraju i za granicą i wpisy rozmaitych osób do kroniki talentu paszyńskiego, która liczy bodajże 12 tom, jeśli teraz już nie więcej. I okazuje się, że tam właściwie cały świat jest to wpisywany do tej kroniki. Druga sala poświęcona jest właściwie twórczości pani Marii Jasińskiej, córki Józefa, ponieważ były tu trzy Marie Jasińskie, które pięknie malowały. Dwie z już umarły, jedna jeszcze bodajże żyje, córka Michała i córka Józefa odeszły do wieczności. Zresztą bardzo dużo twórców ludowych już odeszło z tego świata. Mam nadzieję, że to jest zadanie księdza proboszcza, księdza katechety, księdza Krzysztofa, no i pana sołtysa też, no, żeby tutaj animować i pobudzać do żywienia. Księże bracie, myślę, że te wszystkie szczegóły to sobie będziemy opowiadać, będziemy poszczególne sale zwiedzać po konferencji. Debatie, że nawet jest to temat, gdzie widać jak rzeka, gdzie kilkadziesiąt stron, to za mało, żeby wszystko co możliwe, co mamy tutaj przedstawić, a mamy rezimę, na pewno już dużo wydania miało miejsce, także będą też pytania, więc debacie będzie można tego tematy rozwinąć. A jeżeli można, to teraz bym jeszcze prosił o kilka takich słów bardziej od strony formalnej, od strony artystycznej, naukowej pana dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, też miasteczka paryzyjskiego pana Roberta Ślusarka. Co do przyszłości, oczywiście te obiekty, które tutaj Państwo widzą, one potrzebują
profesjonalnego oświetlenia dla tych obiektów, które tutaj są nagromadzone w taki sposób troszeczkę nieregularny, bo to trzeba wszystko poukładać. W tej chwili widzicie Państwo taki sposób wieszania tych obiektów na styl holenderski, czyli no nie ma miejsca, gdzie by ewentualnie była pusta przestrzeń, więc to trzeba uporządkować, to trzeba skatalogować. Takie prace już nad katalogiem wewnętrznym się rozpoczęły. Oczywiście jest to proces, który będzie pewnie trwał kilka lat, ponieważ tych obiektów jest kilka tysięcy, a każdy wymaga inwentaryzatorskiego opisu profesjonalnego w tym zakresie. Będą także te księgi talentu Paszyńskiego poddane konserwacji, bo jest to źródło tak naprawdę dla tego terenu, źródło historyczne, które pokazuje nam twórczość Paszyńską. To jest kilkanaście tomów. Już w tej chwili zainteresowało się Muzeum Etnograficzne w Krakowie tym problemem. Będą chcieli przeprowadzić kompleksową konserwację tych rękopisów, jak również i poddać je digitalizacji, czyli też chcą mieć w własnym ośrodku zdigitalizowane informacje o Muzeum Paszyńskim. Szanowni Państwo, kolejny problem to jest problem profilaktyki muzealnej. No, oczywiście muzeum nie ma stałej opieki konserwatorskiej, więc w naszym muzeum, czyli w tym Muzeum w Sączu, jest partnerem tego muzeum. Mamy program patronacki co do tego miejsca, ponieważ jak Państwu wiadomo, nasza kolekcja Muzeum Okręgowego w Sączu także składa się z kolekcji Paszyńskiej. To też reprezentujemy w miasteczku galicyjskim specjalnej galerii, która została przeznaczona do promocji właśnie tego miejsca. Dlatego też potrzebujemy te obiekty profilaktyki. Niewątpliwie będziemy występować do Ministerstwa Kultury o działania profilaktyczne nad tymi obiektami, bo one już mają trochę lat, więc z pewnością drewnojady już zajęły się tymi obiektami i jak widać pewne rzeźby wymagają zagazowania, wymagają odpowiedniej impregnacji. Stąd też liczymy się z tym, że z księdzem proboszczem, że wystąpimy do ministerstwa o specjalny grant na te cele. Oczywiście jest kwestia także rewitalizacji tego miejsca, odpowiedni gabłot, bo to, co tutaj widzimy, to jest tylko część tej ekspozycji, to jest sześć gabłot, które są ekspozytorami, natomiast no, wypadałoby, aby każde pomieszczenie ujęte zostało właśnie w takie gabloty, aby każdy obiekt mógł się znaleźć na godnym swego znaczenia miejscu. To jest jakby kwestia profilaktyki. Ja przyznam się Państwu, jeżeli chodzi o Muzeum w Waszynie, poznałem je kilka lat temu, jak można powiedzieć, rozpocząłem swoją społeczną działalność organizatorską w tym szacownym miejscu. I pamiętam jedną wystawę, którą otwierałem w Heidelbergu w 2008 roku. Tam w trakcie otwarcia wystawy Nikifora, pracy Nikifora w Muzeum Miejskim, spotkałem się z trzema naukowcami z tamtejszego uniwersytetu, którzy zapytali mnie, to byli profesorowie antropologii i etnologii, jak wygląda w tej chwili kondycja sztuki paszyńskiej. Byłem ciężko zdziwiony, bo niestety od 1999 roku zamieszkuję Sądecczyznę, ale nie byłem w stanie nic powiedzieć na ten temat, jako historii sztuki. I zacząłem improwizować. Oni się zorientowali, że improwizuję, powiedzieli, no w takim razie to skąd pan jest, bo jest Nowego Sącza. Nie bardzo
serdecznie dziękuję. Proszę o kilka słów naszego pana wójta. Witam państwa. Niezmiernie się cieszę i dziękuję za zaproszenie się księdzu Broguszczowi. Jest to takie ważne spotkanie, natomiast ja uważam tak, że już o tym rozmawialiśmy z księdzem przy jakimś tam spotkaniu kolejnym, że nasze działania są wspólne, jeżeli chodzi o tą stronę świecką. Czyli to, co tu jest, właśnie takie działanie, które tutaj ma miejsce i inne sfery, które potrafią się łączyć ze sobą, to staramy się współpracować w oczywisty sposób. Natomiast no, ksiądz, nie ksiądz, tylko senator Kogut powiedział coś takiego, że jestem tutaj, mam okazję zobaczyć, co się dzieje w Paszynie. Oczywiście to akurat nie jest powód, bo z strony tej gospodarczej to na to spoglądamy często i wbrew pozorom, jak niektóre plotki głoszą, to że rozwija się na przykład tylko Chełmiec. Oczywiście jest to stolica naszej gminy i w naturalny sposób takie centralne miejsce, w związku z tym tam powstają właśnie te większe obiekty jak basen, natomiast wszystkie inne wioski również są wspierane i w ogóle w zasadzie to można powiedzieć, że kwitną. Tu przy okazji tego właśnie chciałem zadeklarować, że no niedługo rusza budowa chodnika. No oczywiście w naturalny sposób będzie on góry tam prowadził w tej chwili już do kościoła. Jest to kilometr chodnika. Zaawansowane są prace również przy budowie przedszkola, ponieważ kończymy projekt w tej chwili i rozpocznie się niedługo budowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku. Także te działania się, tak jak mówię, zazębiają i ta dobra współpraca tylko może przynieść wymierne efekty. Dziękuję również za te wszystkie, również dziękuję za to, że tylu twórców zostało tutaj wymienionych, którzy zasłużyli się do budowie tego muzeum. Jest to rzecz na terenie gminy unikatowa. Księże Proboszczu, jeszcze raz dziękuję. Tutaj właśnie zostało przeznaczone 250 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 100% wkład w całą inwestycję. To jest krótszy wygląd sprzed prac, a obecne można zobaczyć warstwa oczy i na kolejnych zdjęciach, jak to wyglądało w trakcie i potem już na finał. Wykopy pod kopem, uszczelnianie, izolacje itd. itd. Schody były takie drobiną, teraz się chodzi bardzo elegancko i przyjemnie. Ja mam, że to jeszcze nie koniec, no to walerok, swoje ograniczenia ma i nie. Wszystko możemy od razu zrobić. Zieleni i wszelkie adaptacje takie upiększające będą na wiosnę. I drugi projekt, tutaj wewnętrzny, multimedia, nowe techniki w służbie generała Maszyńskiego. I tutaj jest częściowe, ale to, że też nie, że dofinansowanie. Wkład parafii to nieco ponad 11 tysięcy, a 25 tysięcy to kwota dofinansowania. Tak to było mniej więcej, gdzie było miejsce, bo on się to pamięta na pewno. Te zdjęcia, co się dało, co się dało. Tak, żeby ludzie mogli zobaczyć, co tu się dzieje, działo i pewnie jeszcze będzie dziać wiele, wiele lat. To tak, przygotowanie pod pracę, więc eksponaty usunięte, ściany i tak dalej, pod dalsze prace. Co przygotowałem, czyli mimo, że jeszcze teraz nie włączona, ale cały czas aktywna, coś się zawsze działo. Tu, z tego co pamiętam, czekaliśmy na jedną z tych niemieckich grup, które miały przyjść nas odwiedzić. To ma właśnie twórcę fenomenu księdza Ciechana Edwarda Nitkę. Jego ciało spoczywa tutaj na naszym balkonie cmentarzu. Sporo można doczytać na ten temat, też na stronie parafii.
świętej Małgorzaty, że takie palmy, można powiedzieć, już konstruowano. Także to nie jest prawda, że Legnica murowana była pierwsza. To Nowy Sącz, a spadkobiercą tych pięknych tradycji, którzy niestety już dzisiaj tak trochę zanikają w mieście, jest właśnie miejscowość Paszyn. Warto też zważyć na tą tradycję budowania właśnie grobu pańskiego, o której mówi tutaj ksiądz proboszcz. To jest fenomen na skalę, myślę, że światowo był dzisiaj. Z tych właśnie przyniesionych palm w niedzielę palmową po procesji wkłada się grób pański. To jest fenomenalne zjawisko niewystępujące nigdzie w kulturze materialnej Polski, które pierwszy raz udało mi się tutaj zobaczyć, także warto. I pod tymi palmami słyszę i właśnie, tak jak tutaj ksiądz Prawd podkreśla, pod tymi palmami właśnie są wkładane podczas twórczości ludowa. Można powiedzieć, niezwykła taka, prawie to przypomina szopkę. Oczywiście jest to, że miejski. Bardzo dziękuję. I ostatnio.